Siemanko, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Niektórych Mistrzaku, a dzisiaj przedstawiam Wam pierwszy poradnik do gry Outscape. Jest to gra MMO RTS, można powiedzieć, pierwsza taka gra z normalnym klientem, nie jest to gra przeglądarkowa, jest to gra strategiczna, gdzie zarządzamy własnym imperium. Wybieramy ze czterech dostępnych relacji, e, tworzymy sojusze. Właściwie sojuszy jeszcze nie ma, e, ale w przyszłości będą, że będzie można zawierać sojusze właśnie z innymi graczami, podbijać kosmos, toczyć wojny, handel. E, twórcy wzorują się właśnie na EVE Online i na Delikatnie Starali się. E, praktycznie dość sporo już tą gierkę przegrałem. Pokażę Wam na jakiej zasadzie to wszystko wygląda. Czy będzie warto ją kupić? Powiem z jednej racji, że nie jest droga, opłaca się, ma dość sporo błędów, są czasami lagi. Ale to jest gra na parę długich miesięcy. Nie jest to gra na przykład na jeden dzień, ale jednocześnie bardzo fajnie jest tak zrobiona, że można w międzyczasie grać w inne gry, robić coś innego. Czasami zdarza się tak, że będziemy musieli siedzieć 8 godzin na przykład dziennie je raz na 3-4 tygodnie, a tak dziennie, po godzinie, po 2 godzinie, wstydzone w grze, będziemy cały czas się rozwijać, e, będziemy toczyć potyczki i tak dalej, ale to Wam za chwilę opowiem. Dalej, oczywiście mamy potyczkę, żywika masz obecnie 1634 Tysiące osób gra na tej mapie Mind game, czyli główna gra, żeby ją odblokować, trzeba 7 skolonizować. Właśnie planet w tej podstawowej, a Join Veterans Game to trzeba mieć po prostu 100 000 punktów w Mind Galaxy Grand Empire w tabeli. A te pozostałe nie mam zielonego pojęcia, może jeszcze nie są odblokowane. Eee, gra jest, jest cały czas już early access, ale powiem Wam szczerze, że naprawdę fajnie się zapowiada. Jak twórcy będą coś dobrze rozwijać, będzie miodzie. No dobra. Eee, na temat po prostu poradnika skasowałem sobie poprzednie Imperium właśnie Mad Game. No, dosyć sporo błędów popełniłem. E, przez to się wkurzyłem, jeden gracz po prostu zdobył dominację nade mną, chociaż ja miałem w pierwszej kolejności. No, ale to nie będę o tym mówić. Dobra. Klikniemy sobie na Mind Game. Na razie jest po prostu jeden serwer. Może z czasem będą jakieś inne serwery. Język polski, czy inne języki, hiszpański, czy niemiecki na razie nie są wskazane. Może w przyszłości na razie jest tylko język angielski. Jeśli ktoś po prostu nie zna języka angielskiego, to mógłby się pogubić. Chociaż są jakieś tam turiale, pokazują co jak. Więc w przeciągu 3-4 godzin człowiek się uczy. No dobrze. Przejdźmy w końcu do ras. Obecnie e, rasy mamy po prostu cztery: mamy mankmint, mamy roboty, Cynthys, mamy po prostu ludzką rasę. Bardzo fajne statki mają i po prostu mamy koty, e, ripcze. Czy jakoś tak się to nazywa? Dobra, nieważne. Każdy z tych raz ma plusy i minusy. Zaczniemy po prostu od Mankindów. Bardzo szybko przybierają właśnie na populacji. Mają e, tanie statki, konstrukcje e, i zaawansowany ship armor. E, zaawansowany armor, co my tu mamy, included by Happy, czyli po prostu mają problem z uszczęśliwieniem. Jak to się mówi? Uszczęśliwienie właśnie e, ludzi, populacji. E, weaker e, psychiczny problem. Z, e, pf, nie umiem tego dobrze przetłumaczyć teraz. Nie wiem, nie chcę po prostu tego zepsuć, ale mi się wydaje, że to jest związane z psychicznym. E, walką, coś takiego jest, są słabi i później weak, early and mid game, hul. czyli oni na początku i w mid game mają bardzo słabe pancerze, czyli oni dopiero w last game zdobywają dość dobre pancerze, e, cywilizacje, statusy, można po prostu sobie zobaczyć, Eee, oni preferują bardzo ląd. E, jaka temperatura optymalna jest dla nich 30, 22 i tak dalej, można troszeczkę sobie o nich poczytać. E, następne są roboty: tolerancja, wręcz klimat. Tyle tolerują wysokie klimaty w późniejszym czasie. Nie od razu, bo gram robotami na początku to zaczynają od zera i oni stopniowo się przyzwyczajają do nowych klimatów. E, co my tu mamy? E, oczywiście są. E, w walce psychicznie bardzo silni, mają e, bardzo silne kadłuby e, mogą naprawiać bardzo szybko właśnie statki, nie potrzebują e, e, influaceniu, żeby uszczęśliwić właśnie swoich podanych i tak dalej. Oni po prostu mają to wyłączone i tak dalej. E, nie można po prostu mi zredukować po prostu max populacji, i tak dalej po prostu budynki potrzebują więcej powera i po prostu nie można naprawić przychodów po prostu z planet i tak dalej. U innych raz po prostu można narzucić podatki i tak dalej większe lub niższe obniżać. Niestety oni tego nie mają, więc to przychodzi im znacznie ciężej niż u pozostałych. E, ludzie no to praktycznie mają podobnie jak Mankidy, e, szybko się po prostu rozmnażają, ma, mają bardzo silny pancerz. Mm. No i mają tam jakieś tam podstawowe minusy, podobne do mankidów. Smart bonus from hapis. A, czyli po prostu nie mają bonusu za uszczyciwienie właśnie podanych i tak dalej, tak jak mają właśnie mankidy. Mankidy można powiedzieć, że to są takie e, dla początkujących, są bardzo łatwą rasą i bardzo szybko się e, rozprzestrzeniają i tak dalej. No, ludzie no, nie mają silniejsze te statki w ogóle i tak dalej, więc praktycznie wygrają prawie z każdą inną rasą, ale no są ciężcy. A najfajniejsi po prostu są koty, ale oni też oni co, koty są na razie najtrudniejsze. Ma dość chyba, że z 8 jeszcze raz, nie zobaczymy, jak to będzie po prostu się rozwijać w późniejszym czasie. Eee, preferują ciepłe klimaty, zaawansowane, obrona e, szyldach na statkach. Eee, bardzo silne mają lasery i zaawansowane floty. A, kor sorry, eee, korwetów, zaawansowaną flotę mają operacyjną i tak dalej, czego inne po prostu rasy nie mają. E, oczywiście, przychód y, mają problemy z przychodem i są bardzo słabi w, na początku i w mid -game No, tak naprawdę no, są ciężcy. I tak, prawdą mówiąc, ciężko im po prostu cokolwiek e, osiągnąć. No i to są, to są takie podstawy, co w dzisiejszym filmiku chciałem Wam powiedzieć. E, Jak to po prostu będzie wszystko wyglądać dalej, to wybierzemy sobie rasę i zaczniemy grę. Zobaczycie sobie galaktykę i powiem wam podstawy. Jak po prostu zacząć i jak zacząć budować podstawową swoją imperium. I takie małe tipsy. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się w miarę podobało. Do usłyszenia w późniejszym czasie.